2023 rok nie przyniósł znaczących zmian na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Czy można się jednak spodziewać, że 2024 będzie podobny? Czy Rosja może podjąć próbę przełamania frontu? A może to Ukraina zaplanuje kolejną kontrofensywę? Czy możliwe są rozmowy pokojowe? O scenariuszach na nadchodzące miesiące rozmawialiśmy z analitykami OSW Justyną Gotkowską, Markiem Mękiszakiem, Tadeuszem Iwańskim i Andrzejem Wilkiem. Ponieważ linia frontu w ciągu ostatniego roku pozostawała niemal niezmieniona, coraz częściej pojawiają się głosy o impasie na froncie albo o korzyściach dla Rosji z utrzymywania status quo. Z perspektywy Moskwy nie jest to jednak rozwiązanie idealne. Dla strony rosyjskiej z jednej strony, by kontynuacja tego konfliktu jest korzystna i daje określone benefity polityczne. Przede wszystkim pozwala utrzymać państwo w stanie pewnej wojennej mobilizacji. To dotyczy propagandy, to dotyczy usprawiedliwiania rozmaitych niepopularnych posunięć wewnątrz politycznych, gospodarczych w państwie, militaryzacji państwa. Centralizacji i wzmacniania tak naprawdę totalitarnego charakteru tego państwa. Utrzymywanie tego permanentnego stanu konfliktu, który jest potwierdzony kontynuowaniem działań zbrojnych, jest przez Kreml wykorzystywane i jest dla niego korzystne. Jednak deklarowany cel Kremla był inny. Deklarowanym celem Kremla było zakończenie tak zwanej specjalnej operacji wojskowej neutralizacją rzekomego zagrożenia ze strony Ukrainy, wyzwoleniem Donbasu, co nie nastąpiło. Rosja nie była w stanie nawet zająć całkowicie terytorium administracyjne wyznaczonego przez granice obwodów Łuchańskiego i Donieckiego i nie była w stanie również podyktować Ukrainie tych warunków, które od początku stawiała, czyli tak zwane, które streszcza się w dwóch hasłach: demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy. Demilitaryzacja, czyli de facto rozbrojenie Ukrainy, wprowadzenie bardzo poważnych ograniczeń formalnych dotyczących posiadania przez Ukrainę sił zbrojnych, określonych typów uzbrojenia i tak dalej, pod rzekomym pretekstem właśnie w. Neutralizacji zagrożenia wobec Federacji Rosyjskiej ze strony Ukrainy, a z drugiej strony denazyfikacja. Czyli de facto poddanie życia politycznego na Ukrainie, rosyjskiej kontroli, bo to Rosja miałaby określać, jakie siły polityczne na Ukrainie mają prawo do funkcjonowania, jakie zasady powinny obowiązywać. Chodziło też Rosję o decentralizację państwa ukraińskiego, ale tak naprawdę wszystko to się sprowadzało do jednego hasła: Poddanie Ukrainy realnej politycznej kontroli. Rosji pozbawienie Ukrainy jej suwerenności. Scenariusz status quo nie jest idealny z perspektywy Rosji, bo nie pozwala na ogłoszenie pełnego sukcesu tzw. specjalnej operacji. Optymalnym dla Rosji scenariuszem jest scenariusz przełamania i co więcej, Rosja wierzy w tym momencie w realność tego scenariusza. Warto podkreślić, że zmieniła się bardzo atmosfera w Rosji. Jeśli chodzi o rosyjską propagandę, jeśli chodzi o postawę kremla, przedstawicieli władz rosyjskich, widać po nich znaczną w tym momencie pewność siebie. Widać było, że ci ludzie byli bardzo zaniepokojeni, się wręcz się bali. Kiedy Ukraińcy mieli postępy swojej kontrofensywy w ubiegłym roku, kiedy jeszcze w 2022 wyzwalali kolejne, kolejne zajęte przez Rosjan terytoria, Rosja się bardzo martwiła o to, czy zdoła utrzymać tak naprawdę zajęte obszary. Obawiała się tej ukraińskiej kontrofensywy, która tak mocno była reklamowana, i bardzo nerwowo się zachowywała. Starała się przekonać Zachód, że bardzo prawdopodobna jest eskalacja, wręcz użycie broni jądrowej jako sposób na zatrzymanie Ukraińców. W tym momencie mamy zupełnie inną sytuację. Ta zmiana wiąże się z widocznymi dla Rosjan sygnałami o słabnącym wsparciu Ukrainy ze strony Zachodu. Rosjanie widzą przede wszystkim narastające problemy z utrzymaniem poziomu wsparcia Ukrainy militarnego i finansowego ze strony Zachodu. Widzą paraliż decyzyjny Kongresu Amerykańskiego, niezdolność Stanów Zjednoczonych do przyjęcia nowego, znaczącego pakietu wsparcia dla Ukrainy, widzą poważne problemy i dyskusje wewnątrz Unii Europejskiej i znowu problem i paraliż decyzyjny związany z przyjęciem kolejnych pakietów wsparcia finansowego Unii Europejskiej dla. Ukrainy, głównie z powodu sabotażu i blokady ze strony Węgier, dostrzegają tak naprawdę i wierzą w to, że Zachód ma dosyć tej wojny, że społeczeństwa zachodnie są zajęte własnymi problemami i tak naprawdę kojarzą kontynuację tego konfliktu i kolejne wydatki z tym związane, z tym, że to odciąga tak naprawdę od prawdziwych problemów. Problemy ze wsparciem Zachodu budzą też coraz poważniejsze obawy w Kijowie. Kwestia Stanów Zjednoczonych, kwestia tego pakietu, który jest kluczowy dla Ukrainy, zarówno jeśli chodzi o wsparcie militarne, jak i wsparcie finansowe, że bez tego Ukrainie będzie bardzo trudno i mam wrażenie, że im dłużej ten impas w kongresie trwa, tym większa jest refleksja na temat tego, co należałoby robić. Ja nie widzę tutaj bardzo jasnych recept i rozwiązań, co Ukraina miałaby robić. To znaczy, że będzie kontynuować opór, to na pewno będzie jakby zwiększać swoje własne zasoby, które i tak są w dużej mierze wyczerpane, nie mniej, będzie jakby sięgać głębiej do tego, żeby kontynuować opór. Natomiast, no to na pewno, jeżeli tego pakietu amerykańskiego nie będzie, a jak rozumiem, tutaj sytuacja jest coraz bardziej skomplikowana i no z każdym dniem, z każdym tygodniem jakby będzie trudniej uzyskać dla Ukrainy jakieś znaczące wsparcie, tym jakby ta sytuacja będzie, będzie trudniejsza. Podobnie jest, jeśli chodzi o Unię Europejską, tak, znaczy tutaj być może, Perspektywy są trochę lepsze. Liderzy Unii Europejskiej mówią o tym, że, no, że będą wkrótce próbować jeszcze raz przekazać Ukrainie 50 miliardów euro w ramach Ukraine Facility. Niemniej jakby, potrzeby Ukrainy są znacznie większe. I e, 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 no, tylko i wyłącznie, jeśli jakby obydwa pakiety Ukraina dostanie, wtedy może myśleć tak naprawdę o tym, żeby, żeby skutecznie kontrolować opór. Jeśli zabraknie pomocy amerykańskiej, Europejczycy będą mieli trudności, by zapełnić powstałą lukę. Jeżeli chodzi o e, możliwości produkcyjne, one e, są ograniczone i dopiero e, są zwiększane. E, także taki potencjał e, większych dostaw e, amunicji e, artyleryjskiej, ale też innej, e, będzie rozwijany w przyszłym roku, e, za dwa lata. I to jest ta perspektywa e, większego wsparcia dla Ukrainy ze strony, ze strony europejskiej. Państwa europejskie za późno e, zaczęły brać, stu, brać e, Tę sytuację na poważnie. Myślały, że ta wojna skończy się wcześniej, i dopiero po roku, półtora, zaczęły poważnie myśleć o zwiększeniu swoich zdolności produkcyjnych. To oznacza, że w chwili obecnej mają te zdolności do zastąpienia amerykańskich dostaw. Jeżeli chodzi o amunicję, myślę, że są ograniczone, ale to też wiele zależy jeszcze od zasobów amunicji w poszczególnych państwach członkowskich. Jeżeli dojdzie do sytuacji, kiedy the Amerykańskie wsparcie się skończy, moim zdaniem wywoła to panikę w, w, w Europie. Wydaje mi się, że państwa europejskie wraz we współpracy z administracją Biden'a będą starały się znaleźć wyjście, jakieś wyjście z tej sytuacji. Nie wykluczam jakichś kreatywnych rozwiązań, jakich zobaczymy, ale będzie to bardzo trudne. Jeżeli chodzi o dyskusje europejskie, na pewno pojawią się wtedy głosy wskazujące na to, że Ukraińc, Ukraina powinna rozpocząć rozmowy pokojowe z Rosją. Tyle że Rosja, widząc chaos i panikę po stronie Zachodu i licząca de facto na taką sytuację, nie ma żadnego interesu, żeby wchodzić z Ukrainą w jakiekolwiek negocjacje pokojowe i będzie starała się wykorzystać sytuację na froncie, żeby przeprowadzić dalszą ofensywę. Widząc słabnący entuzjazm zachodnich państw i społeczeństw dla pomocy Ukrainie, rosnące poparcie dla sił populistycznych w różnych krajach i szanse na Zwycięstwo Donalda Trumpa w USA, Rosjanie mogą się pokusić o taką próbę. Wszystko to im mówi, że to jest ten moment, kiedy należy przycisnąć. To jest ten moment, kiedy można szukać właśnie przesilenia z jednej strony na polu walki, czekając na to, aż ograniczenie wsparcia zachodniego doprowadzi Ukraińców do kresu możliwości do kresu wytrzymałości i pozwoli tak naprawdę tym siłom rosyjskim na dokonanie tego przełamania na froncie ale też w sferze politycznej i psychologicznej że dojdzie do pewnego przełomu czyli powstanie sytuacja w której to stronie zachodniej będzie zależało bardzo na tym żeby jak najszybciej ten konflikt zakończyć i w związku z tym wywierać będzie presję na Kijów, żeby zgodził się na negocjacje, żeby zgodził się na e, tak, tak zwaną polityczną regulację e, tego konfliktu, e, być może jakieś jego, jego zamrożenie w praktyce na e, warunkach rosyjskich. Niezmniejszona pomoc finansowa z Zachodu mogłaby jednak oddalić to zagrożenie. Jeżeli wróci to wsparcie zachodnie, Ukraińcy na pewno wzmocnią swoją obronę. Rosjanom nie będzie tak łatwo, mówię paradoksalnie, bo cały czas mamy do czynienia z wojną pozycyjną, z, ze żmudnym przełamywaniem umocnionych pozycji. Te postępy są rzędu paruset, kilkuset metrów na dobę, raczej rzadziej, powyżej kilometra czy większe. Mamy właśnie taki pełzający front. Być może wzmocnieni Ukraińcy będą próbowali nie tylko. Silniej się bronić, utrzymywać pozycję, ale też kontratakować. Być może też oni przesuną się znowu o, o kilometr czy dwa kilometry w głąb pozycji zajmowanych obecnie przez agresora. To jest już kwestia taktyczna. Tego nie można przekładać na poziom strategiczny. Bardziej należałoby założyć, że w, w ciągu najbliższych kilku miesięcy to ten front niewiele się zmieni i jakiekolwiek działanie, które Byłoby podyktowane przez którą, którąś ze stron, żeby osiągnąć coś więcej w takich warunkach, wymuszałoby zaangażowanie dużo większych sił i środków. O ile po stronie ukraińskiej będzie to w tej chwili bardzo trudne, czy można powiedzieć wręcz nieprawdopodobne, no to Rosjanie mogą się o to pokusić. Pytanie, czy się na to zdecydują. Wyprowadzenie ofensywy kolejnej przez Rosjan na jakimkolwiek innym kierunku. Być może znowu wkroczenie na przykład obwozu z Dusumskiego, czy Charkowskiego, czy gdzie indziej od strony terytorium Federacji Rosyjskiej wiązałoby się albo ze zmobilizowaniem dodatkowych sił, ze skierowaniem jednostek, które obecnie tkwią, szkolą się na zapleczu, ewentualnie z odciążeniem, czy, czy ze zredukowaniem sił, które obecnie tkwią na blisko tysiąc kilometrowym froncie i przejście tam przez Rosjan do obrony bo skądś tych żołnierzy Rosjanie też musieliby wziąć, żeby wykonać manewr. Rosji sprzyja również kalendarz polityczny. 24 lutego będzie druga rocznica inwazji. 17 marca tak zwane wybory prezydenckie w Rosji. Mamy pewien plebiscyt, pewną farsę w postaci głosowania nad jedyną realną, bo nie mówimy tutaj o fikcyjnych statystach, którzy w tym procesie będą uczestniczyć, kandydaturą. Władimira Putina na piątą już jego kadencję prezydencką, sześcioletnią. Putin potrzebuje tego znaku formalnego poparcia, tej legitymacji formalnej do tego, żeby te swoje dyktatorskie rządy w Rosji utrzymywać. Przydałoby mu się do tego jakieś choćby niewielkie sukcesy na froncie, lub chociażby obietnica tego typu sukcesów. Kolejnym ważnym momentem będzie szczyt NATO w Waszyngtonie, który będzie miał miejsce od 9 do 11 lipca. To jest bardzo ważny szczyt, szczyt rocznicowy, szczyt, który ma być szczytem, który ma, miał w zamyśle administracji Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych pokazać sukces polityczny administracji Bidena, sukces w postaci Silnego NATO, które odparło e, rosyjską agresję, które obroniło Ukrainę, które pozwoliło tak naprawdę poprzez wsparcie Ukrainy odnieść sukces. Rosjanie chcą czegoś dokładnie przeciwnego. Chcą demonstracyjnie wykazać porażkę polityki Bidena. Chcą pokazać, że Polityka administracji Bidena, polityka amerykańska, a to Stany Zjednoczone, a nie Ukraina, są przez Kreml postrzegane jako przeciwnik w tym konflikcie, że ona poniosła całkowite, całkowitą porażkę. Nie ma lepszego sposobu, żeby zademonstrowanie, wykazanie tej porażki, niż e, tak naprawdę e, przełamanie na froncie, pokazanie, że ta Ukraina, mimo olbrzymiej pomocy, jaką dotąd otrzymała, nie jest w stanie skutecznie się bronić, i że tak naprawdę to, co nazywają Rosjanie zwycięstwem, jakkolwiek by je definiować, jest rzeczą nieuniknioną i już de facto się dzieje. Zeszły rok przyniósł Ukrainie niepowodzenie kontrofensywy, z którą wiązane były duże nadzieje. Armia ukraińska jest zmęczona, a sytuacji nie poprawiają problemy z pomocą Zachodu. Tymczasem, żeby myśleć o działaniach ofensywnych, Ukraina musiałaby otrzymywać jeszcze więcej uzbrojenia i amunicji. To musiałoby być zdecydowanie większe ilości uzbrojenia i sprzętu wojskowego, większe ilości amunicji. To musiałoby być lotnictwo. Po stronie ukraińskiej wiele elementów, które by. Do, potrafiły doprowadzić, nie tak jak to właśnie było ostatnio, że, że ci Ukraińcy, podobnie jak na początku tej wojny Rosjanie, że podchodzą pod umocnione linie obrony i zaczynają, jak to się mówi kolokwialnie, tłuc głową o ścianę, tylko żeby faktycznie doprowadzić do przełamania i rozwinięcia powodzenia i odzyskania jakichś tam większych terenów. Ponieważ nie można już liczyć na coś takiego, jak miało miejsce we wrześniu w 2022 roku, że Rosjanie no, 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 nie, nie pilnowali się w obwodzie charkowskim w ogóle z przeciwnika, to, że on może przejść do działań ofensywnych i no, no, w wielu miejscach oni właściwie nie dbali o obronę o, linię, o utrzymanie linii obrony. To już jest raczej nie do powtórzenia. Natomiast o ile zachód może wesprzeć Środkami technicznymi yy, z Ukraińców, o tyle większy, większy problem leży teraz po stronie ukraińskiej. Ofensywa, czy też kontrofensywa, jak chce Kijów, yy, z 2023 roku, z lata wykazała jedno, że nie da się tak szybko, jakby chcieli Ukraińcy, sformować i co najważniejsze, zgrać. Nowych jednostek, wyszkolić ich odpowiednio w tak krótkim czasie, pół roku czy, czy, czy nawet no, no, rok, żeby one były w pełni zdolne do realizacji czy postawionych przed nimi zadań. Nawet dowództwo ukraińskie sygnalizuje, że celem na ten rok jest raczej niedopuszczenie do dalszych poważnych strat terytorialnych, by móc myśleć o kontrofensywie w kolejnych latach. Jednak nawet takie ograniczone zadania mogą być niemożliwe do zrealizowania bez rozszerzenia mobilizacji na Ukrainie. Tą sprawą zajmuje się już ukraiński parlament. Ukraiński parlament ma tą kwestię w styczniu debatować. Ta ustawa o mobilizacji i o demobilizacji ma zostać uchwalona, natomiast mam wrażenie, że ona jest mocno kontrowersyjna na Ukrainie. Jest w pewnym sensie takim gorącym kartoflem, który różne Organy władzy próbują przerzucać między sobą prezydent, rząd, parlament, dlatego, że ona jest skrajnie niepopularna. To znaczy, z jednej strony, jakby jest świadomość tego, że wśród społeczeństwa, że no nie ma opcji, musimy stawiać opór, nie możemy iść na, na ustępstwa, nie możemy pozwolić na to, żeby Ukraina straciła suwerenność i tak dalej. Natomiast z drugiej strony jest kwestia, jak to zrobić. Tak? I tutaj mam wrażenie, że trochę. Ukraińcy stracili czas, że trochę było tak, że mieli jakby ten plan A w postaci sukcesu kontrofensywy i o tym planie B, a co będzie, jeśli ta kontrofensywa nie przyniesie sukcesu, że trochę myślenia na ten temat było mniej. I teraz muszą tak naprawdę bardzo mocno nadganiać, tak? Znaczy zupełnie inna byłaby sytuacja, gdyby ta cała debata bardzo gorąca na Ukrainie się, na temat mobilizacji się odbyła w zeszłym roku, Wtedy, kiedy e, były przygotowania do kontrowersywy, wtedy, kiedy jeszcze jakby były żywe te sukcesy z 22 roku i w takiej atmosferze, mam wrażenie, że byłoby to znacznie łatwiej, ona by nie wzbudzała aż tylu kontrowersji społecznych, tak? A z drugiej strony, gdyby ta ustawa została przepchnięta i ten proces mobilizacji jakoś by postępował, to w tej chwili, czy za parę miesięcy, dwa, trzy, jakby już byłyby te pierwsze oddziały, czy pierwsi wyszkoleni żołnierze, którzy mogliby trafić na front. A teraz sytuacja jest taka, że nastroje po niepowodzeniu kontrofensywy są gorsze. Wojna trwa już prawie dwa lata. Nie ma tak naprawdę rodziny na Ukrainie, która by nie wiedziała, co się dzieje na froncie, jakie są realne straty, jaka jest sytuacja w armii. Mam wrażenie, że też ta, ten państwowy przekaz w, w ramach tego telemaratonu, on też już jakby przestał przestał załatwiać sprawę. To znaczy, mało kto w, tak naprawdę wierzy w, tą, w ten taki przekaz o sukcesie, że jakby dajemy radę, że mamy sukcesy na froncie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana społecznie. I e, w takiej sytuacji, kiedy władze chcą. E, Przeprowadzić mobilizację, to to jest bardzo kontrowersyjne, bardzo kontrowersyjne społecznie, dlatego że no, po prostu ludzie się boją iść na front, dlatego że wiedzą, że po pierwsze, tam nie ma takich sukcesów, jakie miały być, że Rosjanie są silniejsi niż, niż byli, niż przynajmniej to pokazywał to oficjalny przekaz. Więc to jest bardzo trudna sytuacja. I mam wrażenie, że od tego, jak ta ustawa mobilizacyjna, w jakim ona zakresie zostanie uchwalona. I przede wszystkim w jaki sposób praktyczny, czy ona naprawdę jakby da takie efektywne instrumenty do tego, żeby tą mobilizację skutecznie przeprowadzić, żeby wojsko dostało parę setek tysięcy nowych, oczywiście nie za jednym razem, ale jakby stworzyło system skutecznej, efektywnej e, mobilizacji, wyszkolenia itd. itd. I, i jakby uzupełniania tych luk w, w, w oddziałach na froncie, skutecznej rotacji. No to od tego będzie naprawdę zależeć, zależeć bardzo, bardzo wiele. Mimo tych trudności Kijów wciąż nie myśli o negocjowaniu z Rosją. Ukraińcy doskonale wiedzą i to zarówno społeczeństwo, jak i, jak i władze, o tym, że, y, że gra z Rosją, negocjacje z Rosją no jakby one nie przyniosą żadnego długotrwałego, długotrwałego, pozytywnego rezultatu. Tak? znaczy, Że to jest właśnie gra z znaczonymi kartami. Porozumienia mińskie, chociażby jakby to pokazały. Tak? Na Ukrainie często przywołuje się to memorandum budapesztańskie, tak, gdzie niby Rosja była jednym z gwarantów, tak, no, była wielki traktat o Dobrosąsiedztwie i przyjaźni z 1997 roku ukraińsko-rosyjskie znaczy, ileś poważnych traktatów i umów międzynarodowych, dwustronnych, wielostronnych, ona została po prostu przez Rosję brutalnie pogwałcona, tak, wrzucona do kosza. W związku z tym ja nie mam wrażenia, żeby. Znaczy, jestem przekonany o tym, że jakby to, to, to jest jakby konsensus na Ukrainie, tak, że nie ma o czym się dogadywać z Rosją, trzeba ją po prostu pokonać i wyrzucić z własnego terytorium i maksymalnie tak naprawdę osłabić, żeby jakby to się nie, nie powtórzyło. No tylko, że problem jest, jak to, jak to zrobić. Więc ja nie widzę zgody na negocjacje z Rosją. Ani ze strony władz, ani ze strony, ze strony społeczeństwa. Zresztą jakby no, władze będą podążać za nastrojami społecznymi, aczkolwiek w społeczeństwie to się o tyle zmienia, że nie ma tego hura optymizmu, tak? który, który, który był chociażby w 22 roku, szczególnie pod koniec, tak? Znaczy, że no, jakby badania pokazują, że, że, że w pewnym sensie Rosji, Ukraińcy jakby doceniają siłę Rosji, tak? że że, no, że to już nie będzie tak szybko, że, 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 że Rosja jest w stanie dłużej przetrwać w yy, tej wojnie, że jest w stanie długo prowadzić ofensywne działania. To się jak na, razie, jak na razie, no właśnie, to jest pytanie. Na obecnym etapie to się nie przekłada na hmm. jakąś chęć do rozmów, chęć, chęć do kompromisu. Dlatego że gdzieś tam jakby z tyłu głowy jest to, że no, jakby, no, nie będziemy wolnym krajem. Nie będziemy mogli o, sami o sobie decydować, nie będziemy mogli się integrować z Zachodem, e, więc ludzie, dla ludzi to jest nieakceptowalne. Te ukraińskie obawy wydają się uzasadnione. Rosja nie jest zainteresowana zamrożeniem konfliktu na zasadzie pozostawienia linii frontu i pozostawienia politycznego status quo. Rosji chodzi tak naprawdę o rozmowy na temat ukraińskiej kapitulacji na warunkach przez Moskwę dyktowanych. Co więcej, jeżeli jakimś sposobem uda się Rosjanom doprowadzić do rozpoczęcia takiego procesu negocjacyjnego, będą eskalować żądania w trakcie tego procesu. Czyli zacznie się być może od sugestii, że możemy rozmawiać najpierw o przede wszystkim o uznaniu nowego tzw. terytorialnego status quo, czyli rosyjskich aneksji. Ale stopniowo będą eskalowane te żądania polityczne dotyczące tego, jak Ukraina ma funkcjonować, jakim ma być państwem, na jakich zasadach ma być oparta, jaką politykę może prowadzić, jakie siły zbrojne posiadać, jakie, jakie rodzaje uzbrojenia może mieć. Jaka jest jej możliwość posiadania relacji z państwami zachodnimi, czyli wyżyczenie się członkostwa w NATO i Unii Europejskiej, i w jaki sposób tak naprawdę Rosja może mieć różne dźwignie poprzez mniejszość rosyjską, poprzez tak zwane właśnie wykorzystanie praw Rosjan i ludności rosyjskojęzycznej na Ukrainie ich gwarancje w państwie ukraińskim i w prawie ukraińskim? To będą te narzędzia, którymi Rosja stopniowo będzie wymuszać tak naprawdę ograniczenie ukraińskiej suwerenności. Z Rosji płyną też sygnały pokazujące, że Kreml myśli już o etapie, który nastąpi po ewentualnym zwycięstwie nad Ukrainą. Propaganda rosyjska także podkręcana wypowiedziami właśnie przedstawicieli władz rosyjskich tak naprawdę zaczyna mówić, że Ukraina już jest pokonana, że że Ukraina jest już na kolana, że, że to jest tak naprawdę chwila, i moment, i, 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 i te cele, jakie operacja sobie stawiała, zostaną osiągnięte, ale naszym problemem jest Zachód, tak naprawdę, Stany Zjednoczone, Zachód NATO, to są nasi przeciwnicy w tej wojnie. I w związku z tym my już kończymy z Ukrainą. I musimy tak naprawdę zająć się rozwiązywaniem poważniejszego problemu dla naszego bezpieczeństwa, jakim jest NATO i Stany Zjednoczone. To oczywiście jest pewna wojna psychologiczna, to jest sugerowanie takiej olbrzymiej pewności siebie i straszenie jednocześnie możliwością dalszej eskalacji, jeżeli Zachód nie powstrzyma Ukrainy i nie zmusi ją do pójścia na ustępstwa wobec, wobec Rosji. Ale paradoksalnie to tworzy też pewną pułapkę polityczną dla Kremla. No bo jeżeli się mówi tak jednoznacznie, że w zasadzie już zaraz będziemy mieli wielki sukces na Ukrainie, ta Ukraina już upada i zajmiemy się demilitaryzacją i denazyfikacją Ukrainy, no to potrzebny jest ten sukces. To w jakiś sposób ten sukces trzeba zagwarantować. I to z kolei, tak naprawdę, zwiększa oczekiwania, zwłaszcza wśród elity rosyjskiej, ale też presję na, na całą Rosyjsk, cały rosyjski aparat państwowy, żeby ten sukces jednak uzyskać, żeby go pokazać, że on rzeczywiście jest, że, że ten scenariusz, o którym mówi propaganda, jest, jest realizowany. To wszystko na dziś. Zachęcamy do subskrybowania kanału OSW. Kolejne materiały już wkrótce.